Hej, 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 cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie po tej całkiem długiej przerwie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mnie nie było, dlaczego nie było filmów, dlaczego ogólnie troszeczkę tak zniknęłam ze wszystkich portali społecznościowych. Część z was na Instagramie już wiedziała o tym, bo mówiłam o tym na Instastory i na Snapie, ale na YouTubie nigdzie nie mówiłam o tym, że właśnie się przeprowadzam do fajniejszego mieszkania, więc dzisiaj zobaczycie ogólnie sobie taki room tour, bo to w sumie jest całościowo mój pokój, połączone ze studiem, tutaj też jest moja toaletka, tutaj pracuję, tutaj mam swój komputer, nagrywam gry, trzymam wszystkie swoje gadżety i pokażę wam różne kadry, które będą się pojawiały w przyszłości w filmach. No, ale oczywiście, słuchajcie, dajcie koniecznie łapeczki w górę i Mateusz tu mi odpowiedział, że jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to wtedy pokażemy wam kolejne dwa pokoje naszego tutaj mieszkania. Więc jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie dawajcie łapeczki w górę, no i subskrybujcie, bo teraz będą nowe, regularne filmy i będzie się dużo działo, bo mamy kilka fajnych, nowych pomysłów. Jeszcze sobie troszkę z wami pogadam i powiem wam, dlaczego ogólnie się przeprowadziliśmy, ponieważ dostaję bardzo dużo wiadomości, zwłaszcza na Instagramie, gdzie pytacie się, dlaczego w ogóle się przeprowadziłam, skoro przed chwilą się przeprowadzałam. No i słuchajcie, od mojej przeprowadzki do Warszawy minął już rok. I nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie takie umowy wynajmu trwają rok zazwyczaj. I my też tak mieliśmy, że nasza umowa trwała rok i miesiąc przed jakby zakończeniem tej umowy decyduje się, czy chce się tą umowę przedłużać, czy też po prostu się wyprowadzamy. No i tak się złożyło, że znaleźliśmy z Mateuszem o wiele fajniejsze mieszkanie, ładniejsze, w lepszej lokalizacji, tańsze i w ogóle wszystko było o wiele bardziej super niż to, co mieliśmy poprzednio. I to jest główna przyczyna naszej przeprowadzki, bo to nawet nie jest zbyt daleka odległość, praktycznie jesteśmy prawie w tym samym miejscu, tylko że po prostu w ładniejszym mieszkaniu. I to jest tak naprawdę przyczyna naszej przeprowadzki i tego, że mnie przez te parę dni, tygodni nie było. Aktualnie znajdujemy się w studiu, to jest głównie studio i tak nazywamy ten pokój. I właśnie siedzę przy swoim biurku, tutaj jest mój komputer i moje dwa monitory, na których nagrywam zazwyczaj gry. I tak kanał z grami będzie teraz normalnie już prowadzony regularnie. Regularnie. Tutaj Mateusz mnie przestrzega. Musicie mnie cisnąć, żebym nagrywała, ale teraz będzie się dużo rzeczy działo, fajnych też w Simsach. Wyjdzie nowy dodatek, więc na pewno będziemy robić tutaj pierwsze wrażenie. No i tak, jak wam mogę tutaj pokazać, tak sobie tutaj pracuję. Mam klawiaturkę, mam myszkę, mam moje dwa monitory, tu są dokumenty, tu jest mój mikrofon, drukarka, mój planer cudowny, w którym wszystko sobie planuję. I mops, tak, to jest mops. Na razie taki mops mi na razie tylko wystarcza. Może w przyszłości będzie taki prawdziwy. Za mną jest przepiękna półka, którą już znacie, ale to jest inna półka. Ta, co była poprzednia, to jest tam. Ta jest nowa, jak widzicie mają fajne podświetlone tutaj LEDami te półeczki. Bardzo mi się to podoba, szczególnie fajnie to wygląda w kamerce, kiedy nagrywam gry, więc spodziewajcie się nowego tła. No i jak już dobrze znacie te moje wszystkie tutaj rupiecie za mną, tutaj są squishy, tutaj są jakieś dekoracje, okulary takie, zobaczcie, holograficznie, nie jak to się nazywa. Kalejdoskopowe okulary. Tutaj są moje piękne jednorożce, jest pushing jednorożec, jest jednorożec straszny, chodź straszny jednorożcu. Jak pamiętacie, na kanale z grami był tutaj przyczepiony taki właśnie światełkowy flaming, jeszcze go nie przyczepiłam, więc na razie sobie tutaj leży. Tutaj jest na przykład nagroda, która wygrała w konkursie na 300 tysięcy widzów jednorożca pluszowego, więc to jest ta nagroda. Cały czas ją mam i Boże, ją wszędzie ze sobą. No i co? Tutaj są moje notesy, są tutaj długopisiki, tu są wszystkie moje Simsy pudełkowe, bo przyznam, że od dłuższego czasu już nie kupuję wersji pudełkowych, tylko mam same wersje elektroniczne. No i tu są jakieś dekoracje, dekolarstwo. Dalej mamy tutaj kolejne dekoracje. Tutaj jest coś, o czym na razie wam nie mogę mówić, więc nie nagrywajmy tego. Dziękuję, Mateusz. No dobrze, ale jak widzicie, jakby ta tutaj, ten taki kwadrat tutaj, co się znajduje, jest odwzorowaniem tego, co było w poprzednim studio, ale cała reszta troszeczkę się różni, więc przejdźmy tam dalej. Tutaj mamy jeszcze lusterko, wcześniej tu stała półka i trzymałam tutaj rzeczy na DIY, na miszmasze, ale
teraz jest trochę w innym miejscu. Tutaj mamy, słuchajcie, stoliczek, który wcześniej stał w kuchni. My go sobie przenieśliśmy tutaj i będzie teraz służył jako stolik do tworzenia różnych rzeczy, na przykład do mikrofonu będzie służył i też innych DIY. Będzie mi się na pewno wygodniej tutaj wszystko tworzyło, niż siedzieć przy takim malutkim na tej małej półce, która jest tam. A gdy już to zniknie, w sensie te wieszaki, to w tę stronę pojawi się tło. Na razie jeszcze nic nie nagrywaliśmy na tle, więc tego tła nie ma. Już niedługo się to zmieni, więc jakby będzie tutaj troszkę ciaśniej, ale będzie fajnie. Na pewno jest tutaj o wiele więcej miejsca niż w tym poprzednim studio, z czego się bardzo cieszę i ja, i Mateusz, bo zawsze był bardzo sfrustrowany, że nie ma miejsca, gdzie ma usiąść i wszystko rozwalał, bo nie miał miejsca na przejście. Więc cieszmy się, że Mateusz też będzie się cieszył z nagrywania. I jakbyście się zastanawiali, co to są za wieszaki, to uwaga, na Instagramie prowadzę wyprzedaż swojej szafy, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, chce sobie przejrzeć moje ubrania, które możecie zakupić, bo przyznam, że naprawdę w bardzo niskich cenach je sprzedaję, no to koniecznie wejdźcie na mojego Instagrama, na moim profilu jest taka zakładeczka o nazwie wyprzedaż szafy i tam jest wszystko wyjaśnione, co, jak trzeba zrobić, żeby coś takiego właśnie zakupić. Są tam na każdym Instastory wstawiona inna rzecz, jest tam podana nazwa tej rzeczy i w jakiej cenie ona jest już z wliczoną wysyłką. I wystarczy tak naprawdę, że napiszcie do mnie maila na ten adres mailowy i wpiszecie w tytule nazwę tej rzeczy i że jesteście zainteresowani i wam wtedy odpisuję, czy to jest dostępne, czy nie. No i dokonujemy transakcji, więc no, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to koniecznie zapraszam. No i tyle tak naprawdę, idziemy dalej. Okej, to tutaj się ogólnie wchodzi do tego naszego pokoju. Tutaj jest paczka, która wcześniej stała w salonie, a my ją przenieśliśmy tutaj. I będzie to takie, powiedzmy, tło do mojej serii pogadankowej, ponieważ już niedługo pojawi się coś nowego, będę więcej Wam opowiadać o moim życiu i takich moich śmiesznych i mniej śmiesznych sytuacjach z mojego życia. Więc niedługo tutaj pojawi się nowy kadr i na razie, wiecie, tak staram się coś tam układać i robić tło. No. Tutaj są te szafeczki, które widzieliście wcześniej i one były porozstawione wcześniej po całym naszym mieszkaniu. Teraz wszystkie skumulowały się w tym oto miejscu i to jest taka półeczka bardziej organizacyjna i na każdej tej półeczce leży coś innego. Tutaj na przykład są rzeczy do zdjęć na Instagrama, tutaj są różne kocyki, różne też dekoracje, które służą mi do tła na zdjęcia na Instagramie. To są jakieś kabelki, tu widzicie, jakby będąc osobą, która testuje gadżety, mam bardzo dużo różnych kabli, więc te kable wszystkie się tutaj zbiera, żeby potem nie było, że są pogubione po całym mieszkaniu. Tu dalej są dekoracje też na zdjęcia, tutaj są kartony, w tych kartonach zawsze trzymam wszystkie gadżety, wszystkie rzeczy do testów, więc w tym już były testowane, to też było testowane, to jeszcze jest nietestowane, więc jest jeszcze tego bardzo, bardzo dużo, a cały czas jeszcze zmawiam kolejne rzeczy, więc nie myślcie sobie, że nie mam pomysłów na filmy, po prostu kiedy nie ma filmów, to nie mam czasu ich nagrywać. No i zbliżamy się ku końcowi, tutaj znajduje się moja toaletka, którą już bardzo dobrze pewnie znacie. Wcześniej znajdowała się w sypialni, ale z racji tego, że teraz w sypialni troszkę jest takie też biuro Mateunia, to toaletka trafiła tutaj, żeby tworzyć tak całościowo, że to jest taki mój, typowo mój pokój. No i co? Toaletka, cztery lustra, w każdej szafeczce są kosmetyki. Tutaj jest jeszcze szafeczka, tutaj są wszystkie moje paletki, różne jakieś dziwne rzeczy, lampki. No i w sumie tyle, słuchajcie, no. Jakoś tutaj sobie żyjemy. Co prawda tydzień już tutaj w sumie mieszkamy równy, więc nie wszystko jeszcze jest na swoim miejscu, jest dużo kartonów, gdzieniegdzie są takie miejsca niezagospodarowane, ale to się wszystko zmieni, w ogóle tutaj mamy balkon, więc też jest fajnie, mamy teraz dwa balkony. I tyle! Bardzo się cieszymy, że się przeprowadziliśmy. Jest nam tutaj o wiele lepiej i fajniej i ładniej. Dlatego też mam nadzieję, że Wam się spodoba. Koniecznie dajcie łapki w górę, bo wiecie, ja mam jeszcze swoją garderobę i kilka innych fajnych rzeczy, które mogłabym Wam tutaj pokazać, więc koniecznie dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma filmu i czy chcecie kolejny room tour, bo nie będę robić całego mieszkania, no bo nie. Więc koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba, jakie filmy chcielibyście zobaczyć teraz po tym moim powrocie i Mateusza do regularnego nagrywania. Coś czuję, że mam na twarzy, to nie jest fajne uczucie, bo czuję, że mam coś na twarzy.
Dobra, chyba już nie mam. No i to tyle. Subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnej filmie. Do zobaczenia i pa, pa!